W pierwszy dzień wiosny chcieliśmy poinformować, ale przede wszystkim zaprosić studentki i studentów, nie tylko z Opola, na najważniejsze wydarzenie wiosny studenckie, czyli Piastonalia, które organizuje Politechnika Opolska. Jak każda studencka tradycja, Piastonalia rozpoczynają się przejęciem przez studentów władzy nad miastem. Po symboliczne klucze do miasta studenci wyruszą w barwnej rzekinadzie o godzinie 11 w środę 24 maja. Od następnego dnia zaczniemy w rytmach hip-hopowych koncerty na błoniach Politechniki Opolskiej. Na scenie wystąpią Sarius, Słoń, Ostry oraz Young Iggy. Następnego dnia w piątek, 26 maja, uderzymy w bardziej rockowe rytmy i na scenie wystąpią Farbenlera, Łydka Grubasa, Strachy na Lachy oraz Nocny Kochanek. Warto wspomnieć także o tym, że w czwartek na Saporcie będzie nasz student ukryty pod pseudonimem Zaczarowany Dorożkarz, a w piątek Saport przejmie opolska kapela Excess. Tak naprawdę Piastonalia to nie tylko wydarzenia muzyczne, to również zawody sportowe, e-sportowe, atrakcje tak jak między innymi mega piłkarzyki, czy też myślę bardzo pozytywnie odebrane będą pikniki z rektorami Politechniki Opolskiej. Zakończymy to wszystko kinem na naszym drugim kampusie, kinem samochodowym, na którym wyświetlimy też napisy ukraińskie, żeby nasi tutaj koledzy z sąsiedniego kraju mogli spokojnie z nami obejrzeć ten film i myślę, że będzie naprawdę bardzo super. A ja ze swojej strony zapraszam do uczestnictwa w Radzie Motocyklowym wszystkich fanów dwóch kół jednego śladu. Bardzo serdecznie zapraszam. Mamy do pokonania 200 km po Opolszczyźnie w miejscach, których pewnie jeszcze nie wszyscy byli.